Witajcie w kolejnym odcinku z Don't Starve. Naszą aktoreczką, wikingoszką, jak kto woli. Więc pierwsza najważniejsza rzecz, o której w ogóle zapomniałam, pisaliście mi w komentarzach, to zrobić piorunochron. Ja nie wiem, jak ja mogłam w ogóle o tym zapomnieć. Do tego jest potrzebny nam jeszcze kamień, którego nie mamy przy sobie. Ale powinniśmy mieć w skrzynce. Kurczę, że ja zapomniałam o tak ważnej rzeczy, ja nie wiem. I jest. Gdzieś go postawimy tak tutaj, żeby w sumie, albo może gdzieś tutaj. Żeby tak i obóz, ale i tamte chronił. I te drzewka, no gdzieś. Dobra, tutaj. Niech sobie stoi. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Teraz, gdzie te stawy są? Pisaliście, że przy tych stawach może być Chester. To prawda, on często jest przeważnie jeszcze na dróżce obok takich stawów. Więc trzeba było zwiedzić tą okolicę dosyć dokładnie. Ale żeby się wybrać po takie coś, to myślę, że trzeba troszkę jedzenia. To by się przydało już do lodówki. Aha, na leczenie mówiliście tak. Patyk, ryba i dwa wypełniacze. I będą paluszki rybne. Super, też można. Paluszki się robią. A my jeszcze przygotujemy się na wyprawę w sposób... No nie wiem. Może byśmy złapali kolejne pszczoły. Przy okazji przestało padać, czyli zdejmujemy czapkę, zakładamy to. Okej, parasolkę na razie możesz trzymać. No dobra, te paluszki niech się w sumie ugotują. Tu mamy jeszcze to. Weźmiemy garnek ze sobą. Mam nadzieję, że się nie zepsuje, nawet jak, no to trudno. Ryby się ewentualnie jeszcze mogą popsuć. Więc zrobimy... Na przykład... Jak to było? Zrobiło się... No, zupę. Może być i zupa. No ale nie będziemy czekać, aż to się ugotuje i lecimy. Lecimy gdzie? Czekajcie. O, psy idą. W nocy. No trudno, słyszę pszczoły. Aha, bo one przecież nie mają... Nie mają domku. No cóż, nie będę się z nimi tutaj biła, może... Nie wiem, co się zje. A jak nie, to będą sobie tak tutaj latały. Kurde, psiaki, chociaż w sumie my mamy kapelusz, to możecie psiaki sobie przychodzić. Dobra, jedzenie. Zjemy, myślę, te kulki, bo one się zaraz zepsują. Patyk? Jak najbardziej. Bo mamy braki. Trawa, też mamy braki. Tak, chodźcie, psiaczki, chodźcie. W sumie kasku nie będę mogła założyć, ani żadnej zbroi. Będę musiała jej wziąć tak systemem. Myślę, że przy okazji zwiedzimy sobie tutaj dalsze tereny. Zobaczymy, czy coś ciekawego na naszym świecie słychać. A jagódka też weźmiemy, bo nasze wypełniacze się w sumie kończą. Nie lubię tak właśnie. Idę na wyprawę, później wracam i w lodówce popsute jedzenie jest. A tak prawie jest zawsze. Nie śpisz? Ciekawe, czy na psiaki byś się dał ten... nabrać. Już za daleko od domu. Zanim te psiaki przyjdą, to już dzień chyba wstanie. Się zbierają, zbierają i się zebrać nie mogą. No. Przestały warczeć, to gdzieś tu powinno już być. Trzynastego dnia tylko dwa? No cóż. Czapka. Dobra, szukamy Chestera. W sumie jak teraz zbroi nie nosimy. Chociażbyśmy mogli na przykład nosić zbroję wtedy zamiast plecaka Chestera. No ale tutaj idziemy bardziej na ten biom, to...
Podnieś tą trawę. Dobra. Tutaj ten dyszłam, to na pewno go nie będzie. Aha, tu już jest koniec. O, jest. Dziękuję bardzo za komentarz podpowiadający, że on tutaj będzie. Miałeś rację. Miałeś. Nie chcę się pomylić. Super, super. Przecież tego nie zbieram, bo nie będziemy się przenosić do tego świata. Prędzej przeniesiemy się do szypraktach, tak jak wspomniałam. Po czterech porach roku, tutaj z ogromną ilością gigantów. No ale jak już tu jesteśmy, Hochester. Zobaczymy, co tu ciekawego słychać. Nie jest wywalony. Chester fajny. Tu mamy jakiś kolejny biom. Pustynia. O, jak ja lubię te. Łapie. Może takie fajne rzeczy znaleźć. O. O, ale będą kaktusy na lato. Super. Jak kwiatki wyrosną, to szybko tu przybiegniemy i zrobimy sobie koszulkę. Haha. To jest myśl. Kurde, nie wzięłam młotka, bym sobie trochę kości porozwalała. Mogłabym zrobić, ale... Miejsca też nie mamy zbyt wiele. Chodź tu! Chodź tu! No dobra, tutaj akurat... A nie, było... Żądło było. Przeważnie patyki i trawa, ale... Zdarza się, że fajne rzeczy można znaleźć. Na przykład pająka. Albo modylka. Może znajdziemy kozy. Tutaj coś dziwnego. Jakieś takie dziwne przejście. O, patrzcie! Aha. To weźmiemy. Kurde, noc idzie. Weźmiemy, dobra, zrobimy ten młotek. Nie zrobimy, bo nie wzięłam kamienia. Ale możemy, nie możemy zasadzić, bo nie mamy ziaren. Dobra. Będę wiedziała, że tutaj są na mapie i ładnie widać. Farmy, później najwyżej się przyjdzie i je rozwali. Dobra, tu jest trochę złota. Zastanawiam się, czy... No właśnie. Czy będą gdzieś psiaki? Zawsze to jakieś źródło... mięsa i kłów. Są mi kozy. Przecież na razie ich zabijać nie będę. Nie mam jakichś planów co do nich, ale dobrze wiedzieć, że są, tylko że ich nie widać. No i dobra, będą koło tych. Koło farm. No już się odrodziłeś, no to chodź. Ej, od czystera to się odszedł. Może jakiś kły byś dał? Tu jest bardzo dużo kamieni. Moglibyśmy zrobić w sumie kilo, ale... chcę tu złapać, dobra. No i mamy kła, mamy kła. Jedzenie nam będzie zaraz potrzebne, kurde. Dobra, zajmę te paluszki. Patrzymy coś na pustyni, słuchajcie, ciekawego. Jeżeli... Jestem troszeczkę zaspana, więc musicie mi wybaczyć. Ale korzystam z okazji, że jestem sama w domu. Patyki, trawa... No tak, teraz już mamy tej trawy za dużo. O kurde, ile tego tu jest. Patyki, trawa... Patyki, trawa... Patyki, trawa... No cóż. Mam nadzieję tylko, że przestanie do nocy padać, bo będziemy musieli założyć kask. No a to już nie będzie fajnie, bo skończy nam się parasolka, skończy nam się...
Znaczy, no nie skończę, ale będziemy musieli zmienić naszą czapkę na hełm. I będziemy moknąć. No dobra, nic nie macie. Ojejku, ile ich tu jest. Uhuhu. No wybaczcie, ale ja muszę to pootwierać. Takie darmówki to... Amen te. Te mamy. Dobra, przestało padać. Czy ty masz swoją włócznię? Nie masz, no to dawaj to. To już możesz wyrzucić. To założyć. No przestań. Odłóż to, to się i tak zaraz zepsuje. Nie mamy więcej mięsa na patyki. Ani na linę. A, mamy czystera. Ze mnie jest sierota. Proszę bardzo. Hełm. Nie wiem, chodzi za mną ten Chester, ja w ogóle nie myślę. Nie myślę. Dobra. Chester, jesteś pełny. A my dalej zbieramy. Kurde, będziemy mieli zapas patyków i trawy na, nie wiem, do końca serii chyba. No ale dobra. Ja chcę coś fajnego znaleźć w tym. O, na przykład, widzicie niebieski kamyk. O, to takie rzeczy mi chodzi. O, takie właśnie rzeczy mi chodzi. Że raz na jakiś czas tylko się zdarzą, ale jak się już zdarzą, to... Chester, chodź, bo ty masz tamte korki. Właśnie jak dorwiemy króla świńskiego, to się nie wypłaci. Nie no, dobra, chyba naprawdę już wystarczy, bo... Chodź, Chester, nie śpi. Idziemy... A, przestało padać. A, no tak, przestało padać. Nieważne. Pustynia jest dosyć taka spora, jakby nie patrzeć. One w sumie zawsze są spore. Już nie będę tego łapać. Nie będę wam tego robić. Chciałabym jeszcze znaleźć troszeczkę więcej tych domków psich, że tak powiem. Że takie nazwy. Dobra. Kaktusów jest dużo, więc damy radę w lato. Ale tak jak pamiętacie, pierwszego dnia zaczęliśmy tu jakieś ołtarze, jakieś trupki. Tak teraz nie ma nic. A jeszcze jeden. A nic. Tak, loteria. Wychodzimy z pustyni i idziemy... W sumie mamy jedzenie jeszcze, więc do domu nam się nie spieszy. No mniej, z miejscem jest trochę słabo, ale... Kurde, wiedziałam, że to się zepsuje. No ale cóż. Szkoda, że teraz tak, ta pustynia przeważnie łączy się z takim właśnie białym magmowym, gdzie występuje muchosmog. Zawsze. Ale niestety tutaj się to nie połączyło, chyba że gdzieś tam u góry ewentualnie. To ona aż 100 głodu da, więc jeszcze sobie pogłodujemy trochę. Ona ma tam 120, tak? No dobra, już to wyrzuć. Już nie przesadzaj. No, może ewentualnie u góry. Fajnie by było, chociaż... Kurczę, muchosmog niby tego życia nie ma tak dużo, ale jest ciężki. Ja myślę, żeby się zaopatrzyć w marmurową zbroję, w kask i po prostu na niego napierać, nie bawić się w jakieś uciekanie, bo nie wiem, jak ostatni raz walczyłam z muchosmokiem, to zauważyłam, że on jest o wiele szybszy i już sobie nie można tak... Przestań. Przed nim uciekać, o tak, o po prostu. Bo on nas dogania. Więc nie wiem. To może być trudniejsze. O, cześć. O, a tu proszę, co się dzieje. Walka. Zjedz sobie, bo to możesz sobie zjeść.
To wyrzuć. Ej, od mojego Chestera towara! Chłopaki! Bąd! No. My sobie zjemy. Nie, świnki. Nawet o tym nie myślicie. Chociaż w sumie jakbym was zapiła, to może bym miała dupkę. Wy takie bezdomne chyba, co? Pokażcie tutaj, co teraz robicie. Panika, no, panika jest. Panika! Macie. Ogień. I kret. Dobra, chodź tu. Albo wiesz co, świnka, patrz, ja zrobię coś takiego. Masz. Do ataku! Do ataku! Jest dupka! Haha! Jest dupka za dwa płatki. Włożymy je do ogniska. Masz, świnko, tutaj się ten grzej. Za pomoc. Zostaniesz nagrodzona ogniem. Tego nie chcę. Oj, trochę was tu dużo. Au, drzewo. O, jest pajęczyna. Dobra, zbieramy pajęczynę. Tutaj świnki jak się najedzą, też właśnie mogłam je nakarmić potworne, one by się zamieniły w wilkołaka i wtedy... A ja nie myślę czasem. Tutaj mamy dosyć dużo tych pająków. O kurde, to się wpakowałam, że tak powiem, w... samo centrum pająków. Dobrze. Fajnie wiedzieć, że mamy coś takiego tutaj, tylko gorzej jak się to wszystko w królowe pozamienia. To już nie będzie dobrze. Chociaż w sumie tylko 4. To nie tak źle. Tam był już... tam była krawędź, nie? Nie zwróciłam uwagi za bardzo. Ale chyba tak, skoro zakręciłam. Dobra, mamy miejscówkę na pajęczynę. Ile my je mamy? 9. Mm-hmm. Właśnie, musimy zrobić ten namiot. 15 dzień. No w sumie dopiero i już, bo... Chodźcie, pająki. No kurde, więcej was tu matka nie miała. Au, okej. Rzuciły się na mojego Chesterka biednego. No. Pajęczynka, tu też jest pajęczynka. Tu gdzieś jeszcze była. Dobra, tych pająków tu jest... O, jeszcze tu są. Pajęczynka. O, tu się... Zostaw moją świnkę, czy ty nie wiesz, że ta świnka... O kurde, nie mamy broni. Czy ta świnka mi uratowała życie? Może nie uratowała, ale... pomogła w zmiażdżeniu. Jeny, tych pająków jest tutaj o wiele więcej jednak. Dobra, weźmy łopatę do ręki, będę się czuła bezpieczniej. Słyszymy krety. Krety jednak w nocy też buszują. To się tylko czerwone nie zrobiło. O, tu będziemy mieli... w sumie fajnie, bo...
Dosyć jest kawałek, ale dobrze wiedzieć, że tutaj jest. Teraz chodźmy sobie ścieżką, zobaczymy, co tutaj ciekawego na ścieżce słychać. Ja bym w ogóle zaczęła zbierać sobie jagody. Już mam tą łopatę w dłoni. Tam jeszcze będzie, to jeszcze jest krzaczek. Gdzieś, podobno. Tak mi minimapa pokazała, ale... Ile w tym prawdy? Jest. Dobra. Cisza w nocy, spokój. Gdzie jest muzyka? Podaj hełm. W sumie nie mamy nic do nawiezienia, ale... Możliwe, że nasze ryby się już zepsuły, więc będziemy mieli. Czemu tak za mną lecisz? No dobra, jak już chcesz, żebym cię odkryła. Nic w sobie takiego nie ma. No właśnie. Więc czemu za mną leciał? Jak my stoimy ze światłem? Doładujemy sobie. Opatrzcie. Chodźmy. Musimy zobaczyć. Gdzie nas... Gdzieś daleko dosyć. I nawet chociaż w sumie jest kawałek od domku. Ale tu mogą być bałki. Może i będą, może i nie będzie. Mamy... O, ale jest krzaczek. A masz! I tak nie mam gdzie tego zabrać, masz szczęście. Nie no, nie mam. Zjemy sobie, o. I już mam. Muzyka grała i przestała? I co? Nie wiem, czy zwiedzamy i... Aha, tu jest kolejna. Tylko, że ta nas przynosi... Tam, tak? Czy tam? Już nie pamiętam. Przecież przejdziemy się na piechotę do domu. Bo przy okazji sobie odkryjemy tutaj tereny. Zobaczymy, czy jest w ogóle przejście. Na pewno jest. Musi być. Jest ścieżka. W sumie to chyba mogę zrobić... O, ptak. Mogę zrobić parasolkę. A tutaj masz swój... Odczep się od czystera. A znowu. Kurde, tych ptasiorów tutaj dużo. Chodź, szybko, czyster. Bo te ptaki to jakieś niewyżyte. Jest i lód. Że marchewki sobie pozbieramy. W sumie nie byliśmy tak daleko. Wstawiliście też, że mogłem sobie zmieniać kolory siatki w tym modzie. Będę musiała w tym pogrzebać. Bo faktycznie wcześniej był zielony i jakoś tak się przyzwyczaiłam. Zawsze jak nie można było gdzieś czegoś postawić, to się robiło czerwone i... Tak do pierwszej wersji, można powiedzieć, byłam przyzwyczajona, a teraz jakoś to zmieniło się i... Nie podoba mi się. To zielone było lepsze. Dobra, jesteśmy w dobrej drodze do domu, na dobrej. Ej, piorun! Ten na razie nam nie będzie potrzebny, no bo wiecie, latem raczej kożucha nosić nie będziemy. Ej! Od mojego Chestera to wąt? Chodź, Chester, bo tamten jak ci dopadnie, to... krzywdę ci zrobi. Zawsze to trzęsienie, trzęsący się ekran mnie trochę straszył, bo... Jednak to ten nosorożec, ale jak się zapomniało, że on jest na mapie i się gdzieś przechodziło i się widziało, to jednak to trzęsienie się... To było zaraz, że jakiś gigant gdzieś jest albo coś. No świetnie. Będziemy mieli węgiel.
Patrzcie, kto śpi. A my nie mamy broni. Ty nie śpisz. Pilnujesz statka. W ogóle ciekawe, jak tam miód, bo tak ten... Zasadziliśmy tam trochę... tych... tego, ten ul zasadziliśmy, a... nie wiem, jak tam... O, kupę zrobiłeś, jak fajnie. Nie, w tej? Tak. No i dostaniesz bęcki teraz, z łopaty. Trzeba było zaczynać? Trzeba było. Nie trzeba było. Dobra. Lodówka. Pierwsza. No właśnie. Mięso. Jagody trochę się podleczą, że tak powiem. To, to i to. Czym jesteś? Zawał normalnie niedługo będzie. Aha, to się zrobiło już takie zepsute, dobra. A więc, jagody. Wydaje mi się, że jak posadzimy sobie wszystkie tutaj koło tego obozu, to będzie ok? Ja myślę, że tak. Haha. Fajnie, mamy krzaczki. Dobra, to... też już zrobiłam miejsce na to. Chester, co tu masz ciekawego? Ty masz tyle rzeczy, że ja nie wiem tutaj, jak to uporządkować. To na pewno włożymy sobie tutaj. Masz zębatkę, no to tutaj. Siona. Chyba trzeba zrobić więcej skrzynek. To by się przydało zużyć do końca. Aha, nasiona oczywiście są w dwóch skrzynkach. To. A deszcz pada i nam się już ognisko trochę zmniejszyło. Ale dobra. Jak my stajemy z drewnem? Tutaj jakieś drewno było. I za to włożymy stak trawy. Mamy jej trochę dużo. Nie wiem, czy nie zrobić drugiej lodówki. Tak z jedzeniem dobrze stoimy, że... chyba by się przydało. Te dwa na pewno. I te żabie udka, kurczę, szybko się psują. Raz i dwa. A drugą lodówkę byśmy zrobili. O, to nie jest głupi pomysł. Chyba jedna, tak? Dwa złota i... jakieś tam kamienie. Wolałabym jednak obok. Dobra, może być tak po skosie. Tutaj byśmy włożyli sobie takie gotowe te żarełka, że tak powiem. No, od razu lepiej. Chcemy korzystać z tamtej. Wszystko tak na kupie jest. No ale to co? Dobra, przestało padać. W sumie już dawno przestało padać. Idziemy zobaczyć, jak tam nasz miód jeszcze. Aha, broń trzeba zrobić. To trzeba wykopać. A w długą. Chodź, Chester. Dobra. Tam jest jeszcze jeden ul. Tylko on jest pomieszany z tymi dobrymi, złymi pszczołami, które nie mają domu i... kurde, trochę będzie ciężko. Weź to schowaj do lodówki. Nasiona.
I miód jeszcze też się zmieszczą. A my w tym czasie sobie tu zrobimy tak. Tu kamyk. No, już to jakoś lepiej wygląda wszystko. Będziemy mieć kwiatka w obozie? Nie. Zastanowię się jeszcze, co zrobić z tym motylkiem. W sumie jeszcze jeden też się przyda. I broń, 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 broń. Koniecznie. Czekajcie jeszcze. Zapomniałam, że mam tutaj syf. Na ciebie muszę znaleźć miejsce. Pajęczyna. Ale myślę, że nie będę używała prochów do niczego. Chociaż może, no nie wiem. Nie, najwyżej się spali wtedy coś. Na razie niech zostanie. Albo... wezmę młotek, o. Kurczę, tak fajnie to wygląda. Ten krzaczek tutaj nam zepsuje wszystko, ale... Musimy coś poświęcić. Myślę, że poświęcimy to. Nic nam tutaj tego nie zje chyba, ale musimy to... O, masz Chester. Poświęcić na... Na zgniliznę. Dobra, robimy tą broń, bo w końcu się jej nie dorobię. Zrobimy sobie jeszcze jeden hełm. Na wszelki wypadek. No i dobra, będziemy się żegnać, bo już odcinek jak zwykle długi, ale jak wy takie lubicie. Także jak się podobał, zostawcie łapkę w górę. Komentarze oczywiście wszystkie czytam. Może się nie odnoszę do wszystkich w odcinkach, bo po prostu nie spamiętam wszystkich, ale zawsze czytam i biorę sobie wasze rady do serca. Także widzimy się w następnym. Bye!